Siemanko, moi drodzy z Melarze, witam was w odcinku Zagramy w coś na moim kanale, w sumie. Gramy dzisiaj w grę The Escapist, która ostatnio była na promocji Steam. Widziałem ją na zagranicznym YouTubie i bardzo mnie zainteresowała ze względu na swój prosty gameplay. To, że właśnie zadzwonił mi budzik. I że jest to taki Prison Architect, tylko z drugiej strony, co jest dosyć fajne. Patrząc, że wszedł ostatnio całkiem spory editor map, to myślę, że jest to takie spełnienie Prison Architect, jak chcesz uciec ze swojego więzienia. Zacznijmy od Center Park, czyli od bardzo łatwego. Ja nie miałem okazji grać ani razu w tą grę, szczerze mówiąc. Jezus, ta postać wygląda jak rok. Tylko brakuje jej tu takiego czarnego. Dobra. Young buck who like to fuck. Dobra, weźmy bucka. Piszmy biedaczyna. O Boże. Pan Isaac. Pan Isaac. Dobra, ich możemy fajnie nazywać na streamie. Teraz nie mam do tego głowy. Możemy zrobić małą rotację. Też kurwa zginie mam. Oj, to się nie zapisało. Dzięcią? Chyba tak się pisze. Ja się dobrze pamiętam. Pan Dzięcio. Ndpek. Ryba. Ugl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 
Gramy z Dzicha. Tylko z nimi mam ochotę się tak bawić. Może następny raz będę robił coś więcej. Dobra, więc budzimy się. Biedasz na nasz drogi na pensjonariuszu. Witamy w Centrze Projekt. Najwygodniejszym w kraju wyjdzie o obniżonym rygorze. W imieniu całego personelu życzę ci szczęśliwego i relaksującego pobytu. Jeśli znajdzie się bezpłatna telewizja kablowa, z domu zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje, jakie oferuje nasz ośrodek. Dobra. Dobra, czerwonce nielegalne. Okej. Okay. Dobra. Z tego co pamiętam, musimy iść na zbiórkę teraz. Zobacz, co kram do rąk. Tego mi trzeba znaleźć, żeby gdzieś to odwdzięczyć się. Dobrze. Wiesz, kiedyś byłem oszustem. Siema. Oto gnojki, których dzisiaj przetrzepiemy. Boże. O nie! Czemu chcecie mnie przyczepać? Świnia. Ktoś zalał toalety. Chcę was wszystkich pochwalić. Okej. Okay. Powtarzasz się? Kradnięcie perluki naczelnikiem brzmi dosyć. Dosyć karygodnie bym rzekł. Boże, który tu... Dobra. A! Uroczy system jedzenia. A właściwie po co ja jem, skoro nie jestem głodny? Nie wiem. Ale co ty masz? Prysznic wcześniej czy później nastąpi. Odłóż wtedy uwagę strzelnik, że mógł siebie się znowu przeszukać pewną celę. Nie. Nie chcę się. Krem do rąk brzmi bardziej emocjonująco. No, już możemy? Nikt to jest. Wiesz co, gąbka morska, tego mi potrzeba. Dobra, gąbka morska nie brzmi zbyt skomplikowanie. Co się dzieje? Myślałem, że ma problem, bo jego żona została aresztowana. Dobra, gdzie idziemy teraz? A, czas wolny. Dobra, czas wolny, to teraz pora okradać świat. W sensie okradać cudze cele oczywiście. Dzień dobry, jak dobrze te drzwi są otwarte. Co ty tu masz? Czekolada! Chcę czekolada. Dobra. Czekolada w więzieniu może być dobra. Ciekawe, czy da się znaleźć wazelinę. Nie, żeby. O, zegarek, ugotowane jedzenie. Kurde, dobra, ale to nic z tych rzeczy, które chcemy. Książka, blacha, pilnik. O cholera. Gdyby mnie nie mieli przeszukać, to chętnie bym sobie go zabrał.
Ty, pilny to nie jest taka zła opcja. Pluszowy miś, instrukcja tworzenia przy... O, kiedyś tego chyba nie było. Czy mogę to przeczytać? Przeczytać chciałem. A. Cel i klucz... Jezus, polszczenie jest bardzo zbugowane. Cel i kluczem formy. Okej. Dobra. Na ten pilnik mam problem, jeśli jest tak, że... Mnie nie będą chcieli przeszukiwać. Tylko nie pamiętam, które to jest konkretnie więzienie. Ale pilnik by nam się przydał nawet. Chcę zobaczyć, czy... Mamy tutaj klatkę wentylacyjną. Oczywiście, że mamy. O, Panie Boże. Ja myślę, że to trochę szybciej będzie szło. Panie, życie... No, skończy mi się pilnik chyba, zanim to się uda. Dobra. Dzień dobry. No już idę tam. Co tam? Obiad. Okej. Dobrze, 20%. To sobie przełożę, żeby to nie wyglądało podejrzanie. No. Waju mać. Super. No, dziękuję. Dobra, jest maraton. Żeby coś zjeść. O nie, biją się. Liam, czy ty coś miałeś skarpetki? I miałeś zestaw skarpetkowy, ale ja sobie zrobię własny Gąbka morska! Ktoś chciał do mnie gąbkę morską. To... Dawaj gąbkę morską, a ja sobie... Oła, co mnie? Przecież ja nie kradłem! O, to nie moja wina. Co za świństwo. Dobra, trzeba coś robić ze swoim życiem. No, chciałbym coś... No tak, to jestem u was. Hej. Pralnia. Jestem w pralni. Super. To jedziemy do pralni. Tylko, że nie mam slotów w EQ, tak jakby. I... Czy to jest szafka... to jest szafka, w której mogę się schować. No dobra. Zróbmy tak. Chciałem to rzucić. Nie, dobra. No właśnie, chciałbym wyrzucić te rzeczy, żeby mieć miejsce na mundurę. Halo! Dobra. To plan na ucieczkę już mam. Dobra, na kilka sztuk byłoby to prostsze. Ale damy radę. Wypasałem mundury. Zastanawiam się, czy stąd da się tak uciec bezproblemowo. Możemy spróbować, czekajcie. Zróbmy tak, że chciałem to rzucić na ziemi. O, właśnie. Dobra. Ja to widziałem na filmach. Jeszcze na pewno da zrobić. Panie władzo, proszę tu nie przychodzić. Nie! O, ty świnio, ty! Ty mendo, ty! Jak mogłeś to zobaczyć? Nie ma spolszczenia. Nie ma dynamicznych cieni, co to ma być. Nawet nie próbuj tu wchodzić, więc mi się podnosi tego mundura. Nie! To nic nie ma. Dobra. Żujcie to! Wyrwiłem normę. Weźmy sobie mundur. Zagadę zostawimy. Musimy znaleźć tego gościa, który... się do moich pieniędzy zostanie. Moje kolejne baty z mową pomogą. Chcesz się tym zająć? Aha, żeby pobić kogoś. Nie. Idziemy na siłkę. Będę pakować. Co? Ty, ryba! Idź pan w wuj! Nie! Mówię nie.
Ruszam się, już idę na siłownię. Idę. Jestem tu. Kurwa! Oh, you son of a bitch. Przynajmniej gąbki morskie nie wzięli. Super syn. No, ja przestań. Ty, a może to dlatego, że ten, że miałem tryb bojowy i nawet tego nie zauważyłem. Podaj mydło. Dobra. Teraz. Tego mi potrzeba. O, tak. Chcę. No dobra, ale ja już mam legowina. A moja kasa? Odejdź. Panie rybo, proszę od niego odejść. Ja się nim zajmę. No. Ja już idę. Spadaj mi stąd. Co ty miałeś? Taśmę kręcą. No, kim mi taśmę kręcą? Dobra, później zobaczymy. Idę! Idę, panie władzo. Idę. Dobra. Kto, co tam dla kogo co mieliśmy? To jest dosyć istotne. Znaleźć Gavin. Wszystko kurwa dla Gavina. Gavin chce strasznie dużo rzeczy. Gavin. No, Gavin! Ale ja... Który to jest Gavin? Gavin! Waju mać. Dobra. Będę sobie podbijać inteligencję. Nie wiem, czy chat terminal internetowy podbija inteligencję, patrząc na współczesną młodzież. Możecie zobaczyć. A, skacze mi inteligencja do góry. Tyle wygrać. Gavin! Okej. Liam Nelson? Gavin! Chodź tu! Chodź. Gdzie jesteś? No. Murzynie, odejdź mi od Gavina! A, Gavin, właśnie. Może to muszę tak zrobić. O. Żyletka jest legalna. Seems legit. Dobra, jeszcze czekolada dla Gavina. Gavin! Chodź tu. Ja ci teraz chcę dać czekoladę. Nie wiem, czy ja daję te pieniądze, to nie chcę ich dawać. O, super. No i chodź tu. Co on jeszcze chciał? Krem do rąk, okej. Kremu do rąk nie znalazłem. Niwe. Nie ma Niwe i... Po co mu krem do rąk w więzieniu? Jezu. Ja się zastanawiałem, czemu nie ma wazeliny. The fuck?! Aha. Wygląda bardziej jak dozorca cyrku niż do dozorca więzienia, ale nie będę się kłócił z logiką. Dobrze, już jestem prawie mądry. Co się tu bawi w trolla? Dobra. Tak szczerze mówiąc, to chętnie bym przeszukał już jakąś salę i znalazł. I znalazł jakimś pilnik albo coś w tym stylu. Albo krem do rąk. Atrament kubek. No patrzcie, w żadnej celi nie ma wazeliny. O Jezus, apel. No dobrze. Potrzebuję żeletkę. W sensie pilnik. Dobry.
O Boże. Wesker i Daniel. Super. Troszkę nam się pykając z dumy. Nie! Muszą odwołować przyszłotygodniową wycieczkę. Co za chamy. Dobra. Przespaliśmy się już. O, fuck, mam zamknięte cele. No to ciul. Dobra. Czekajcie, zwolnimy sobie miejsce, wrzucimy skarpetkę, nóż, żyletkę. Gorzej z tą taśmą, a taśmę też wyrzućmy, bo jak nie będą nam przetrzepywać półki, to nic się nie stanie. Ale muszę ten mundur dzisiaj zdobyć. Okej. Okay. Coś nie wiem tego Weskera. Tak! A ktoś się załatwił dostawa. Mamy. Ktoś spuścił kapelusz naczelnika w klozecie. Wszystkim wam należy się duża pochwała! Dobrze. A to ryba powinien być w zarządzie. Chyba mogę go. Ktoś ubrał patykę naczelnika. A nie powiedział nam jaka ekscytująca wiadomość. Co za świnia. Nie urywa się tak w połowie zdania. Ukradł mi zegarek. Chcę natomiast z powrotem. Dobra, czekaj. O, oh, fuck! Zamęcili mi zegarek. To już będzie go ciężko podnieść. No dobra, damy radę. Wszystko damy radę, będziemy mieć pieniądze, kupimy łopatę, później magiczne rzeczy i będzie dobrze. Kolon ma pilnik na sprzedaż. I mnie na niego nie stać. Dobra, ty masz co? Gwoździe, czekolada, atlament. Co? Talk kosmetyczny. No, z braku laku. Nie ma. Teraz. A, bo tym. Pardon? Może. Nie chcę nikogo bić. Jestem dobrym więźniem. Ja dobrze pracuję, piorę mundurem. Ukradł mi grzebień i chcę go z powrotem. Dobrze. Usuń zegarek z Aiden. Aha, czy muszę ich pobić? Oh, fuck. To nie dobrze. O. Dobra, to było w miarę proste. A już mam zaliczoną tą misję. Super, ale kogo jeszcze mamy pobić? Usuń zegarek, Aiden. Gavin, ja coś dla ciebie mam? Tak, krem do rąk. Dobra. No to podobno pan ryba został sponiewierany przez mocny wiatr. Dobra. Szukamy cennych przedmiotów i kremu do rąk. Talia kart! Ja w więzieniu bym chciał mieć talię kart. To biorę. To będzie moja talia kart. Nie ma nic. Miętówka. Książka Przepychacz. O Jezus! Nie, dobra. Coś, moja psychika dzisiaj słabo działa. Tak, pewnie dlatego, że wstałem niedawno i... Ziemia jest nielegalna w więzieniu. What? Wezmę miętówkę. Podobno Daniel to glina pracujący pod przygrywką. Dobrze. Nie. Cześć. Dzień dobry, panie władzo. Magazyn! Porno! Ale blacha została. Zastanawiam się, to więzienie na schowki, bo do nich można się dostać. Tylko trzeba kombinować, bo one są za ścianą, tak jakby. Ale zastanawiam się, czy w nich jest lód. To mnie intryguje. Na razie chcę sprawdzić motyw z... jak to się mówi? Mundurem. Tego słowa mi brakowało. A wam wszystko. Jestem burżuazyjnym więźniem. Mam dużo sprzętu. Chyba nie można sprzedawać sprzętu, tak mi się wydaje.
Tam jest karcer, w którym... O, lekarstwa się przydadzą. Tam jest karcer, w którym prawdopodobnie wyląduję. Dobra, i po obiedzie... A w czasie wolnym mogłem w sumie pakować albo coś. Z tym naczelnym wygląda strasznie zrywanie tej maserce. Okej. Dzień dobry. Tacka z gulaszem, z... nie wiem czego, i wolę nie wiedzieć. Oficer z dzichu obiecał, że będzie mnie chronił, jeśli mu się opłaca. Odbiornik radiowy to była zapłata, którą mu dałem w dobrym wierze. Nie dotrzymał słowa, więc chcę odzyskać zapłatę. Może. Wesker. Panie Wesker. Wszyscy jakieś zasadzki, jakieś takie złe, straszne rzeczy. Boże, mundury pod tyle monet. Ja bym mógł sprzedawać takie... A skąd ma dostęp do mundurów, skoro to ja robię w pralni? Jakieś tutaj oszukista. Klej składa na drabinka. Dobra. Czekamy do czasu pracy. To okropne, to jest będzie pudding. Pudding! Nie wiem w jaki sposób się... A, szybko się pewnie buduje na tym, na bieżni. Erwin, czy ja nie miałem z ciebie coś zabrać? Nie. Ale chętnie to zrobię. Zestaw do pedigir i pocztówka z więzienia. Tak! Dobre to jest, podoba mi się. A, gdzie jest moja pralnia? Moja mała pralnia. Dobra. Ho, ho. Hio. Hio. Tylko wolę sobie to przerzucić. Mogę to przerzucić. Nie mogę sobie przełożyć slotów tak jakby. Tyle ty kupię, ale okej. Dobra. Bam, padum, bum, padum, bum, padum, bum, padum, bum, padum, bum. No i się ścieżka dźwiękowa. Jest taka mało wymagająca. Nie jest to może soundtrack z Incepcji, ale jest przyjemny. Pewno stykniesz? Yeah! Człowiek chce mundur wyciągnąć, a nie może znaleźć ani jednego. Nie, dobrze. Już de facto mogę opierdzielać. O, właśnie, a na to czekałem. Dobra. Nie zorientuję się. Można wyjść przez drzwi? Fuck! Nie mam klucza. A, poziom wściekłości mi skacze. Dobra. A! Lubię chodzić wokół sezawki. Na, 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 na. Tak de facto to szukam miejsca. Ty, a czy przypadkiem... O, dzień dobry! Czy przypadkiem widelcem nie można było kopać? Albo coś takiego? Tak, chyba widelcem się dało kopać. Widelcem albo nożem. Dobra, teraz muszę spróbować to... Jak to działa? Nie, tym się poruszam. Spacją przełączam sobie tryb bojowy. To... co? A kuje! No świetnie! Boże. Trochę słabo przy mojej klawiaturze, która strasznie napięta. Dobra. Pakujemy jak pudzien, nie jakieś kanapeczki. Gapisz na mnie kalendarz, nie dziwię się. Nie, ja chcę do 10 powtórzeń. No, dobra. Ile tam mamy tej? No i siła trochę wzrosła. Teraz pod prysznicem, jakby to nie brzmiało. Uważasz się za mężczyznę? Zgubiłem moją gumową kaczkę. Dobrze zgubiłem. Zrobimy to samo, chcę, żeby mnie na to. Chcę, żeby Erwin dostał lanie. Nie. A. To nie ja! To nie są. Na dół. Jezus, dobra, ta gra jest dziwna. Tu jakieś takie dziwne treści są. Dobra, tylko teraz tak. Potrzebowalibyśmy klucza. A kto będzie miał klucz? Dzięcioł będzie miał klucz pewnie.
Albo każdy z nich ma klucz. Czyli musimy sobie zrobić broń, walnąć dzięcioła przez łeb. No, ma czekać chwilę. No, ma teraz tak. Skarpetka, mydło, crafting, skarpetka, mydło. Dobra. Okej. Biegniemy spokojnie na obiad. Nie wiem, gdzie mam schowaną. W sumie to domyślam się, gdzie może mieć schowaną tą skarpetkę. To w końcu więzienie. Dobra, i będziemy się chcieli dorwać do dzięcioła w jakiś magiczny sposób. Będziemy się chcieli dorwać do dzięcioła, obezwładnić go, przebrać się w mundur, wziąć klucz i uciekać. Chyba, że to się da z... Tylko tą... A, musi być w nocy, no tak. Wieczorny czas wolny. No, czekaj. Jak się bierznie? O Jezus, w ten sam sposób, tylko że jest trudniej. A, bo i nie. Bo utrzymuje nam maksymalną prędkość, jak już dobrze klikamy. Panie ryba, co się pan gapisz? Putowno pan dzięcioł jest niegrzecznym chłopcem. Nie wiem, czy chciałem o tym wiedzieć. I nie wiem, dlaczego mówi to człowiek, który siedzi w więzieniu. Dobra, 10 speeda. Zasłonę tam coś, coś tam zasłonimy. Dobra, chodź tu, chodź tu. Erwin. To Aiden, chodź tu. The fuck? Seria. Kurwa. Plan był dobry. Coś wykonałem gorzej. Ten drań mnie zdradził. No to świetnie. Moje skarpetkowe nunchako nie zadziałało zbyt dobrze. Dobra. A, widelce. Chodź tu widelcu, muszę coś ogarnąć. Sprawdzić, czy da się tym... A może widelcem się nie da? Wam może nożem się kopnę? Nie, miałem kopał łyżką, szczerze mówiąc. Jakby mi się łyżka skończyła, to bym robił to nożem. Dobra. O, fuck. O, nie wiedziałem, że to się zamyka tutaj. A czemu wieczorna apel... A, Jezus, tu jest ten główny plac. Boże. Cele tych lumpów. Dobra, potrzebujemy kupić pilnik. Powiedz mi, co ty masz na sprzedaż. Apteczkę, super. Mundur strażnika. Nie, nie potrzebuję mundur strażnika. Potrzebujemy pilnika, wajumać. Co ty chcesz? Się oznacza się przyjęć, bo też bym mógł przełożyć ładę na mojego sensie. Plakat nie należy jednak do niego dogadania. Wiesz, mówię, dobrze. Tak, też. Skorzystając z plakat. Dobrze. Dobra. Idźmy spać. Ostatni dzień. Co sobie nie radzę zbyt profesjonalnie jako bandyta. W Paydayu i w GTA idzie mi to znacznie lepiej. Dobra, broń na apel. Muszkę chciałem spełnić. Da się. Da się kopać. Dobra, dobra. Szybciutko, jestem. Panie dzięcioł, dzień dobry panu. Hej, co tam? Mogę ci pomacać? Jestem w dzięciole.
Jestem strażnikiem. Nic się nie zorientuje. Wasze zadowolenie to nasza misja. Dzisiejsze posiłki będą wzbogacone kawiorem. Świetnie, ale ja chcę sobie sprawdzić. Nawet jeśli snajper do mnie strzeli, to chcę sprawdzić, czy to się da zrobić. Wajomać! Czego tam jest? Cholerstwo pieprzone. Dobra, no już, już. Bierę. Chcę tylko policję, bo jestem na diecie. Słodka. Będę się musiał nauczyć robić dynamiczne cięcia. W czasie jak się nic nie dzieje, bo odcinek półgodzinny, w którym nie ma cięcia, jest dosyć smutny. Chociaż wiem, że część osób słucha sobie w tle tego, co ja pierdolę. Tak, podziwiam za wytrzymałość. Kibel znów się zatkał. Pan marzone, które on, co? Jest stąpa, jest potworem, co? Mogę kopać? A jak zrobię tak? Okej! Trzeba to robić pod osłoną nocy! Cenna uwaga na przyszłość! Dosyć logiczna, ale cenna. O Boże. Pojemnik na licencję, co? The fuck? Dobra. Nadal chcę kupić pilnik. Już wydaje na leczenie dosyć sporo. Blacha. Blacha mi potrzebny tylko pilnik. Wybaczcie. Nie podoba mi się to. O, plakat Gavina, dobrze, chociaż tyle. A to jest mój pokój. Gąbka mocna. No, na kim mi ten kaktus? O Jezus, dobra, będę musiał trochę pograć później i spróbować to zrobić jeszcze raz. Nie wiem, czy ten odcinek wam się podobał, w sumie chciałem mało taką poważną produkcję ograć, żeby sobie przypomnieć, jak to się robi i wiecie, o co chodzi. Mam jeszcze 2-3 odcinki dzisiaj do nagrania, więc to by było tyle z Creepista. Gra jest fajna, tylko ja widocznie nie ogarniam i nie przewidziałem jej złożoności. Mam nadzieję, że to zmienię. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Bielak206. Siemanko i do usłyszenia. Biedni ludzie. Mówił Bielak206.